Siemanko, pokażę poprawioną wersję tego filmiku na tą reputację dla Xboxa. Już z okienkiem menu Xboxa, z dwoma okienkami tam znajomych. Tylko że tu jest o tyle lepiej, że nie potrzeba nam już Sekuro Surf, magazynu pojazdu, tylko jeden znajomy z nami w sesji, w zwykłym mieszkaniu będzie nas zapraszał do mieszkania. A drugi znajomy idzie na sesję, pokazuje tu wszystko, jednoosobową. Tam będzie odpalał nam skok spadochronowy, akcję z mapy, skok spadochronowy. Można tutaj zrobić we dwóch na Xboxie, ale jest ciężko. Ten, który jest na przykład w mieszkaniu, odpala nam rzutki, ma zapełnianie lobby. Potem wysyła nam zaproszenie do mieszkania, no i my dołączamy do niego. Tylko że jak potwierdzimy zaproszenie do mieszkania, te dołączanie, wszystko, to musimy mu powiedzieć, żeby opuścił te rzutki, czyli wyciągnął telefon i wejść w zakładkę szybka akcja, żeby anulowało mu te dobieranie rzutek. No można to zrobić we dwóch, ale to jest masakrycznie, nie wiem, no ja robiłem to na dwa offradara wtedy w kasynie, na dwa pady właśnie, na dwie konsole. Ciężko w pieruny. Także łatwiej jest, jak któryś ziomek zahostuje wam ten skok spadochronowy, czy tam wyścig na jednoosobowej, i będzie o wiele lepiej, łatwiej. Tylko tu musicie wyczuć te pozyskiwanie danych o sesji. Ja tu za pierwszym razem mam faila, wciągnie mnie do mieszkania. Za długo trwało te pozyskiwanie. Że tak, znajomy, sesja jednoosobowa, otwiera se ta mapkę, odpala jakiś wyścig czy skok spadochronowy i zostaje w tym lobby. I do niego będziemy dołączać. On niech tu kwitnie, a drugi znajomy, który jest z nami na sesji, nam będzie pomagał, jest w mieszkaniu, wysyła nam po prostu do mieszkania zaproszenie. No i ja to robię tak, że klikam do tego, do jednoosobowej. Raz tylko dołącz do gry. Czekam, aż to zniknie, wyskoczy pozyskiwanie. No wczoraj jak to robiłem, miałem od razu lepsze pozyskiwanie, krótsze. Dzisiaj już trochę gorzej, nie wiem. Od czego to zależy, od internetu przede wszystkim. No ale tu bynajmniej za szybko kliknąłem, mogłem poczekać, dołączyć do niego jeszcze raz, żeby było to jednak szybsze. Zawsze jak się kilka razy dołącza, to jest to trochę szybsze. Tu jak widać, no wciągnie mnie do mieszkania. No to do mieszkania mnie wciągnie, no teleporcik przez wyłączenie pada z powrotem na miejsce. No ale mieszkanie, z tego co tam wyczytałem, lepiej działa jak ten magazyn pojazdów i te Sekuro Surf. Także no nawet ja, jeżeli znajomy może wam pomóc, nie musi mieć tego, może mówię, tak jak tu pokazuję, w zwykłym mieszkaniu siedzi i zaprasza nas do mieszkania. Nie każdy ma magazyn pojazdów. Chyba. Że no tu musicie sobie sprawdzić, kliknijcie tam dołącz, zniknie ten dashboard, ile tam się kręci te kółko, zanim wyskoczy wam komunikat, czy na pewno chcecie dołączyć do sesji. Musicie sobie sprawdzić, bo to tam jeden ma nad zamknięty, drugi otwarty, trzeci umiarkowany, to też są różne pozyskiwania na tym Xboxie, także tu no musicie sobie jakoś to tam wyczuć. No ja pokazuję, jak ja to robię. No i wchodzę, biegnę tam pod ten wieszak, ustajemy tak, żeby była ta opcja strzałki w prawo, ale obróćcie sobie tak kamerę, żeby było widać tą babkę, co tam stoi. Bo jeżeli ją będzie widać, jak to robicie, ona wam nie zniknie, to 100% się udało. Jeżeli babka wam zniknie, to raczej się nie udało. Gdzie ten żuczek? No i dobra. Na miejscu.
i teraz dołączam na sucho. Najpierw raz, żeby mieć te szybsze pozyskiwanie. Ale tu nie spamuję. Tylko klikam jeden raz, dołącz do gry. Ja tu nie spamuję. Znikło. Pozyskiwanie jest o wiele. Kręci się i kręci, kręci. No jest długie. No to dołączam jeszcze raz. Tylko że już teraz na wyciągniętym telefonie. Bang. Dołącz do gry. Zniknie ten dashboard i tak patrzę, tak mniej więcej ile będzie to trwało. Pozyskiwanie anuluje, czyli jest już szybko, wyskoczyło pozyskiwanie, za chwilę był komunikat. No to dołączam trzeci raz i teraz jak na dole wyskoczy mi te pozyskiwanie danych o sesji, spamuję A, żeby przyjąć zaproszenie do mieszkania, żeby potwierdzić komunikat, że chcę dołączyć do sesji, że potwierdzić, że sesja jest pełna i dopiero jak zwracam z chmur, dopiero spamuję krzyżyk w prawo. O, tu widać moją postać, widać tamtą kobitkę, co sprzedaje, także tu wiem, że się udało. Dopiero teraz zaczynam spamować strzałkę w prawo, żeby mnie tam wciągnęło w te kupowanie ubrania. Udało się, jestem w ubraniach. Mogę kupować te wszystkie ciuchy ze sklepu, które są, a nie tylko te kilka tam. Chociaż za tamte, jak się legalnie kupuje, też dostaje się to RP, ale nie tyle co tu, a tu można, tak jak mówię, założyć kurtkę roboczą i tylko zmieniać emblemat ekipy. Załóż, zdejmij, załóż, zdejmij i tak czaskać, aż zero na koncie się pokaże. Mam nadzieję, że ten filmik pomoże graczom na Xboxie. Pozdrawiam, Elo.